Buongiorno amici, come stai? Mam nadzieję, że wszystko w porządku u was, jesteście zdrowi i gotowi na nowy odcinek. Jeżeli tak, to lecimy z nim! W dzisiejszym odcinku zrobimy coś nowego, chociaż nie do samego końca, bo już coś bardzo podobnego robiłem na moim kanale z ragu alla bolognese, ale tym razem będzie to o carbonarze i na samym początku będzie tak jakby filmik, do którego się muszę odnieść i odpowiedzieć, bo dochodzą mnie słuchy, z czego bardzo się cieszę, że moje filmy docierają i do Okrasy, do Pascala Ogińskiego, Agnieszki Mielczarek, kucharza i tak dalej, i tak dalej. Nie przyciągajmy? Vai andiamo! Witajcie moi drodzy, dzisiejsze spotkanie będzie wyjątkowe pod wieloma względami. Dziabli, będę ci talerz trzymał, co by ci na połać nie kapnęło. Skoro jesteśmy w Krakowie, mieście przecież królewskim, to też idziemy na spotkanie z jedynym żyjącym królem polskiej kuchni. Trochę na wyrost, nie myślicie? Tytułowanie przyjacielów publicznie, tak? Bo nie sądzę, że pan Makowicz jest królem polskiej. W zasadzie, moi drodzy, wszystko już jest na właściwym miejscu. Jest hejnał, jest kucharzyna, jest król w królewskim mieście. Więc ja sobie tutaj spokojnie gotuję, a król, żeby nie powiedzieć, przyjemnie rozłożony na ławeczce. Król lul. Dzisiaj przyjechałem, moi drodzy, do Roberta, żeby wam opowiedzieć rzeczywiście historię pewnej maczanki. Maczanka krakowska. Zacznijmy od tego, co jest, ale żeby zacząć, to zamieńmy się miejscami, bo ty robisz pierwszy. Proszę bardzo. Bo robimy to tak jak ostatnio. Najpierw Robert, a później ja. Maczanka po krakowsku, tak. To było danie, które w latach 90. już prawie zniknęło. Wiesz co, czuję się jak w programie. Prawie zniknęło. Więc tak, już mogę wam zdradzić, że będą chcieli tą maczankę zrobić klasyczną i przerobioną. Z czym ja nie mam problemu, ale bardzo przepraszam. Okrasa, ty przerabiasz włoskie klasyki, dosłownie klasyki. Ragu bolognese, carbonare, alfredo. Nie powinniście maczanki przerobić, tylko bardziej klasyczne danie, które należy do polskiej kuchni, czyli bigos, albo żurek, albo barszcz biały. Dlaczego ich nie przerobiliście? Powiem wam dlaczego. Bo baliście się, że ludzie was za to zjadą. To jest fakt. Ponieważ moda, jakbyś był łaskaw, jedli ją fiakrzy, czyli dorożkarze, studenci, no to był taki miejscowy... Bida kuchnia. Miejscowy fast food. Chodzi o to, żeby wziąć kawałek wieprzowiny. Tak. Karkówki najlepiej? Najlepiej karkówki. Ale nie zawsze. Może być schab. Więc trzeba mięso obsmażyć na mocnym ogniu. No, pierwotnym tłuszczem był smalec. W dzisiejszych czasach to może być również olej. Ty robiłeś na smalcu czy na oleju? Robiłem na smalcu, ale robiłem na mangalicy. Mhm. Ja wiem, że w wielu miejscach w Polsce może być kłopot z jej kupnem, ale my jesteśmy bliżej Węgier, więc tak bez problemu można kupić mangalicę. Węgierska rasa świnek, która bardzo przyjemnie... Porośnięta takim czarnym włosiem, która... Bardzo doceniam oczywiście, że wiecie, jakie zwierzę to jest mangalica i skąd pochodzi. No, brawo dla was, naprawdę. A czy to powinno być danie, którym Kraków powinien się szczycić, chwalić? A jeżeli nie, to co? To nie jest w tym sensie symbol kulinarny Krakowa, że to jest danie, które wcale nie jest bardzo często podawane. A ty nie jesteś sentymentalny w ogóle? Ja jest, ale wiesz co, czym innym jest sentyment do młodości, a czym innym ale... jest zrównywanie wszystkiego, co było w naszych młodych latach, do kategorii wspaniałości. No było dużo ohydnych rzeczy. Przesadne gloryfikowanie rzeczy serek, prostych i banalnych, serek, nie uchodzi. Serek fromaż był jednak ohydny. No, no tak. Puszczasz modyfikację? Pewnie, ja nie jestem... Jestem człowiekiem nowoczesnym, otwartym na wszystko, niemal. Jak ty patrzysz na te historyczne aspekty kuchni w świecie dzisiejszym pędzącym te... Wiesz, dopuszczam, hipsterskie wersje. Dopuszczam, bo to będzie hipsterska. Czyli? Wszyscy wrzeszczą, tak, że carbonara to bez śmietany, prawda? Tak. Natomiast, jak przeczytałem w źródłach, pierwsze wersje carbonary, pierwsze, no to jest dopiero XIX wiek, tak, mają w sobie właśnie śmietanę. Nieprawda! Nieprawda! I tutaj pokazuje się, jak pan Makłowicz stara się bronić Okrasy swojego przyjaciela. Nieudolnie, bo pierwsze wersje carbonary nie miały w sobie żadnej śmietany.
Śmietana dopiero nadeszła w latach, więc to już nie były pierwsze wersje, panie Makłowiczu. Takie są fakty. I pana wiedza na temat carbonary i kuchni włoskiej. Bardzo przepraszam, ale nie ze złośliwości. Mam nadzieję, że pan rozumie, ale bądźmy szczerzy ze sobą, tak? Włosi nie bez powodu robili rewolucję tego dania. W późniejszych latach rzucili, i to bardzo szybko rzucili, śmietanę. Wyrzucili śmietanę z tego dania. Włosi dopuszczają, ja też dopuszczam jakieś modyfikacji, ale ta modyfikacja musi być rewolucyjna, a nie dewolucyjna, którą wy proponujecie i pana przyjaciel Okrasa robi z kuchnią włoską. Tak, Okrasa, ty nie rewolucjonizujesz, tylko dewolucjonizujesz kuchnię włoską. Żeby nie powiedzieć już węgierską, tak samo. Potem z niej zrezygnowano, więc to nie jest tak, że coś jest wzorcem z Sevres. No więc ja do tych kwestii trochę nawiązuję, bo często balansuję na granicy przyzwoitości, tak się niektórym wydaje, że coś powinno być albo czegoś... Nie wydaje się, tylko tak jest. Jeżeli nie znasz, a udowodniłem w filmikach poprzednich, udowodniłem, że nie znasz podstawy kuchni włoskiej, to jak możesz mówić, że wydaje się komuś? Nie wydaje mi się. Czyli według pana Makłowicza Włosi są zacofani? Nie sądzę. Nie powinno. Moim zdaniem my to nazywamy dzisiaj bardzo fajnie kuchnią hipsterską. Ale mam wrażenie, że ona kiedyś, nawet tutaj w Krakowie, była bardziej hipsterska, niż nam się wydaje. Ale kuchnia zawsze była żywym organizmem i zawsze byli ludzie, którzy w każdej sprawie mówili: nie, to zdrada, niechaj będzie tak, jak drzewie i bywało. Tak jest. Ale bez tych zmian nie mielibyśmy postępu. No, oczywiście czasami to przybiera formę karykatury, tak jak Fusion może zamienić. Tak jak pana kolegi, próby modyfikacji włoskich dań są dewolucją. Nic nie wnoszą do kuchni włoskiej. Żadnej wartości dodanej. Włosi doskonale wiedzą, dlaczego nie chcą modyfikacji carbonary, ragu alla bolognese. Bo te danie już są doskonałe. A dlaczego zmieniać coś, co jest doskonałe? Zmienia się wtedy, jak coś jest niedobre, niesmaczne. I tylko wtedy. W confusion, ale dobre zmiany zostają. Staramy się kuchnię odtłuścić, staramy się kuchnię uczynić lżejszą. I tak też można te wszystkie klasyki dzisiaj zmieniać i łączyć. Ja powiem więcej, trzeba. No bo cóż to by było za życie, gdybyśmy, dajmy na to, jedli cały czas maczankę po krakowsku w tej samej wersji. Nie trzeba. Właśnie o to chodzi, żeby zrozumieć, dlaczego Włosi nie chcą zmian. Jak już mówiłem, trzeba zrozumieć podstawy kuchni włoskiej i kulturę włoską. Ale wy nie chcecie, nie szanujecie. To, że w Polsce chcecie coś zmodyfikować, modyfikujcie. To jest wasza kuchnia. Macie do tego prawo. Ale nie możecie modyfikować węgierskiej, włoskiej, bo nigdy nie wniesiecie nic pozytywnego. Bastardyzacja kuchni włoskiej, jak widzę, wam bardzo się spodobała. Brawo, Jasiu. Nuda. Kapustka z gruszką, chrup. Czy kuchnia włoska jest nudna? Czy carbonara jest nudna? Czy ragu alla bolognese jest nudne? Nie sądzę. Na resztę sobie odpowiedzcie sami. Żeby nie zostać dłużnym i ktoś ze znajomych odpowiedział na te filozoficzne myśli pana Makłowicza i Okrasy, puszczę wam filmik. Oh, do you want a carbonara? We do like I do the carbonara. You want a twist? Cook by yourself. O, widzicie? Hi, I'm Harper. Ciao, Eva. Sorry about that. Hey, sorry about that. But I was trying to prove a point. Okay, so I've been thinking a lot about this recently. There are some recipes, like carbonara, that Italians really don't like you messing with. It's led quite a few people, I'll be honest, including myself, before I met you and had your carbonara, to think that Italians are close-minded. That they're against progress, that they're against change of any kind. But if there's one thing I've learned with you, it's that usually there's often a really good reason behind some of the Italian stubbornness around food. Hallelujah! So I, myself, am gonna go into this with an open mind
and try to understand exactly what is behind the carbonara phenomenon. Alper, there is a thing that you should understand. And the thing is that during the course of the years, carbonara wasn't the carbonara that already we know. Nowadays we know. Mm-hmm. Because we changed the carbonara. So it has evolved. It has evolved. The problem is there. Evolution, not devolution of carbonara. Well, maybe together we can learn a little bit about the history of carbonara, how it has changed. But first, I think we need to start with a baseline. Uważajcie. We are making a frittata di pasta here. The recipe says this, and I'm doing what the recipe says. All the eggs is crumbling like if I'm making a sort of scrambled eggs. So it's like a frittata, I don't know. On paper. Panie Robercie, gdzie tu jest śmietana? It's not that big of a departure from, what should we say, the traditional recipe, the recipe we know now, but it at the same time broke like every little rule you could possibly break. From the selection of pasta, using egg fresh pasta, using pancetta instead of guanciale, using just parmigiano instead of pecorino, cooking the egg in the hot pan. This is the first recipe in the world for a carbonara, so we need to try it. Let's try it. I'm very curious. Mm-hmm. Buon appetito. Buon appetito. I mean, to put it quite simply, it's not as good. No, it doesn't seem to eat a carbonara. No. No. Miss the taste of the pecorino. Miss the creaminess of the pasta, because here you feel the cooked eggs. Yeah, it really does feel like scrambled eggs mixed with pasta. You can see the seed of the idea here, though. Because the ingredients used anyway, there are pasta, eggs, yeah, a cured meat, and cheese. But anyway, it's very interesting to see the evolution. Why from here then we reached the level that we have now in Italy? What I've noticed as a pattern in Italian food is what can seem like a very big resistance to change is more of a resistance to unnecessary change, which is of course subjective. But, you know, this recipe has changed a lot over the years, and from what Luca tells us, Italians have tried a lot of different things when it comes to carbonara. Due anni dopo. Włosi nie są zamkniętymi umysłami na zmiany, ale niepotrzebnie nie zmieniają czegoś, co już jest buonissima. I to musicie uszanować, zwłaszcza Okrasa, Pascal, Mielczarek, kucharz i reszta. Zmieniłeś polskie danie? Okej. Okay. Brawo dla ciebie. Ale włoskich proszę, nie tykaj, ani węgierskich. Dziękuję ci bardzo. Jestem ciekaw na waszą opinię, więc piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o dzisiejszym odcinku i to, co widzieliście oczywiście. Życzę wam miłego dzionka, do usłyszonka. Arrivederci, amici.